Stój! Ej no! No dziękuję. Mario Jesus ratuje świat przed muzułmanami i Al-Kaidą. Cóż to kurde by była za gra? Na pewno zaraz by kurde było, że Nintendo jest rasistowskie czy coś w tym stylu. Ponieważ no w dzisiejszych czasach to wszyscy by się tylko obrażali i krzyczeli, że ktoś jest rasistą. Bo czemu kurde nie? Właśnie dlatego Mass Effect Andromeda to takie gówno. Jej! Coś się zrobiło w ogóle? Nie zrobiłem? Nie! Aż kto wie? No, dziękuję. A propos kurde Mass Effect Andromedy. Ja cię kręcę, ale tu grę spierdolili. Jest coś naprawdę okropnego, jak ja patrzę na te animacje. Zżygać mi się chce. A jak się napierdzielają? To kurde żadnego żadnej siły kurde nie ma w tym. Ja pierdzielę. O, myślę, że zaraz cię walnę. O, okej, no to mnie walni. Puf. Ała, to bolało. Najbardziej komiczna scenka jak dla mnie. W sumie jest ich mnóstwo, ale najbardziej komiczna scenka to z tymi. Z tym gejowskim Kroganem, co on tam się napierdzielał z tym jakimś tam. Ja pierdzielę, nie dość, że walka była chujowa, że ja pierdzielę, bo się napierdzielają tymi swoimi małymi łapkami. Myślałem, że oni... No kurwa mać! Myślałem, że oni się napierdzielają łbami, bo to tak jakby... Mass Effectowe kosmiczne T-Rexy, nie? Ale hej, kurde, jeszcze tamtego kolesia, kurde, ten głos. No nie? Wyobraźcie sobie takiego, nie wiem, kolesia, takiego typowego, no, pedała, no po prostu, pedała, no nie, bo dla mnie pedał to jest ten, co... No kurwa jego mać! Dla mnie pedał to jest ten, co, kurde, łazi z... na różowo, w jakichś pedalskich strojach, przez których po prostu widać, że on chce być zgwałcony przez kogoś. No nie? To po prostu wyobraźcie sobie głos takiego kolesia, takiego kogoś. Jako kurde kosmiczny dinozaur. Tutaj mnie nie dopadnie. No, ja go dopadłem. Jeszcze ten kurde cały akcent, jak on taki stereotypowy kurde, no nie? Pedał. Ja pierdzielę! A wiecie co jest jeszcze najśmieszniejsze? Że to jest niby kurde samica. Ja pierdzielę! To te SJW robią dla naszego społeczeństwa. Oczywiście oni też kurde, z tego co słyszałem, to są rasiści przeciwko białym facetom, tak więc hej. Ale hej, przecież no biali to nie mogą kurde... Nie znają takiego czegoś jak dyskryminacja, no nie? Tak więc my nie mamy prawa nic mówić na ten temat. Nienawidzę czasem ludzi. Pieprzeni hipokryci. Tak więc, mam tego bossa pokonać przecież. Uda mi się za tym entym podejściem? Tak szczerze mówiąc, to ja zbytnio dużym fanem Mass Effecta nie jestem, ale jeżeli kurde spierdalają tak bardzo grę, że to coś strasznego, już nie mówiąc o tym, jaka trójka była, to powinni naprawdę coś ze sobą zrobić, BioWare. Chociaż z drugiej strony to... Może to Electronic Arts raczej miało na to wszystko... No. Kurwa! No, już myślałem, że spadnę. Tak jak to chciałem powiedzieć, że być może Electronic Arts to miało tak jakby wolność kreowania, a nie ekipa odpowiedzialna za samą grę, no nie, no bo w końcu... Nie zdziwiłbym się, zważając na to, jakie Electronic Arts potrafi być zjebane. Tak. Ale hej, ja nie lubię patrzeć na to, jak spierdalają dobre gry, w sumie dobre serie, mimo tego, że no... Za bardzo wypowiedzieć się o Mass Effect nie mogę, bo
grałem tylko w dwójkę i ukończyłem dwójkę i bardzo mi się podobała i chciałbym jeszcze jedynkę ukończyć. Trójkę być może też, ale nie wiem. Trójka też zjebanie im wyszła z tego co słyszałem, ale nie aż tak debilnie jak Andromeda. Tak by the way, kupiłem sobie niedawno na PS3 Dragon Age Inquisition. Tak więc to trzeba będzie też kiedyś ograć. Nie to jak niedawno, może z miesiąc temu, dwa miesiące temu jeszcze kurde nawet nie odpaliłem. Powinienem to zrobić za niedługo. Ten Dragon Age Inquisition, Spec Ops The Line, Knights Contract, mam jeszcze gry na PS2 do ukończenia, Tomb Raider Legend, Hitman Blood Money, no kurwa! Co tam jeszcze? The Forbidden Siren 2. I no, dużo tego jest. A dlaczego tego nie robię? Gaduję, że to dlatego, że gram teraz Skies of Arcadia na GameCube, więc jako, że nie lubię za bardzo zaczynać jednocześnie kilku gier, kiedy gram w jakiegoś RPGa, to myślę, że właśnie dlatego taki trochę zacofany jestem z tymi moimi grami. Ale z drugiej strony też specjalnie mnie Skies of Arcadia nie wciąga. Wszyscy mówili, że to taka zajebista gra Dreamcastowa. Oczywiście teraz GameCube'owa też, bo... Znaczy teraz, no... Wcześniej też była taka, bo... W końcu ten port istnieje, w końcu w niego gram. Ale sam nie wiem, dla mnie to Skies of Arcadia trochę taki... generic JRPG, że tak powiem. Ale hej, przejdę i tak przejdę któregoś dnia, bo... Czemu nie? To trochę mi to niestety zajmie, bo mi jakoś nie wciąga specjalnie ta gra. Ja pierdzielę, animacje wszystkiego w tej grze są tak powolne, że ja pierdziu. O, siema. Co to za pochodnie? Muszę się w ognistego przetransformować chyba, nie? Gdzie jest ognisty kwiatek, kurde, dawać mi go. O ja pierdzielę, wasz Libon! W pokoju nie mogę mieć, wszyscy muszą mi kurde ganiać. Że w tym klocku będzie. Nie. O Jezu Chryste, wypier... Wszystko mnie tak denerwuje. No to dobra, to jak ja mam tam iść? O, chwila tam przecież. Szybko Mario, wespnij się na tą rurę. Weź tego one-upa, który na pewno ci się przyda, ponieważ jestem noobem. O kurwa, właśnie o tym mowa. No ja pierdzielę i fajnie. Ten doniczego... O. Oh my god, coś zrobiłem fajnego. No ja pierdolę! Gdzie są te zasrane monety? Kiedy trzeba, nigdy ich kurwa nie ma. O, dziękuję. Proszę powiedzcie mi, że... Będę mógł ich zapierdzielał. O! Tak! Zemsta! Kurde, zemsta! Gnomy jest zasrane być. Gin! O! I przy okazji też zapal. To pochodnie. Pierdzielaj! Dobra. W sumie chyba pierwszy raz widzimy tego całego kwiatka tutaj. Wcześniej chyba nie miałem z nim styczności. O! O, oczywiście wpadłem w ogień, który sam zapaliłem, no. Jaki to ja jestem. Mówiłem, kurde, no! No.
Przynajmniej tamtego rozwaliłem, zanim mi się moc skończyła. Idziemy jeszcze raz! Let's go! Do abordażu! Zabić wszystkich ogniem! Mimo tego, że nie ma sensu fakt, że tejże główna mogą być rozwalone tylko ogniem, jako że wszędzie jest lawa dookoła, ale dobra, nie kwestionuję niczego. No w takim razie zaraz. Gdzieś pochodnie były te, nie? Czy coś? No, tam są, dobra. Trzeba je zapalić. Jestem tego pewien. Dlaczego jestem tego pewien? Ponieważ... Kurde, zaraz będę musiał kończyć nagrywanie. Przez 15 minut... Kurde, trochę za bardzo z tymi gwiazdami nie poszalałem dzisiaj. Ale co tam? A, jeszcze ciebie muszę zabić. Dajcie mi, kurde, zabić tego... Tą cholerę, no dziękuję. Teraz czuję się, że moja zemsta miała cel. No. O nie. Ruchome platformy przy lawie to jest naprawdę coś zarąbistego. O! O! O to właśnie, kurde, chodzi. Dawać mi. Zapierdzielę was wszystkich. Ho, ale przy okazji... No ja pierdzielę! A? A, i tak bym nie zdążył, dobra. O, oczywiście! O kurde! Skurwysyny! Dobra. Bardzo mnie korci, żeby ich wszystkich pozabijać, ale niestety najpierw muszę zrobić to, co muszę zrobić. Kurde! Cholerną kamerę nie mogłem. Skurwysyny. Gin! Kurde, Marian, celuj dobrze! Ty też! Wszyscy ginie. No kurwa! Dobrze, że przynajmniej tamten ogień nie zgasł. Ej, przecież mogę tak zrobić. O! No kurwa! Jak ja mam to zrobić? Cholera jasna. Chyba miałem dobry pomysł tam, ale... Power up mi się skończył. Dalej nie mogę, kurde... czasu marnować. Ja pierdolę! Jak... do jasnej cholery, czy ja... nie stałem mi tak jak trzeba? Jeszcze raz. Gij. Dobra, najpierw zredukuję tutaj ich ilość trochę, żeby był spokój. O, oczywiście mi się nie udało na samym końcu. No ja pierdolę! Kurwy jebane, pierdolone, okrągłe!
Użyłem się. Ać mi tego! No, dziękuję. O, pewnie, jeszcze. Jeszcze, kurde! Skacz, nieważne, rób byle co. O, ja pierdolę! Dziękuję za tego one-upa. Przyda mi się. O, kurde, no trudno. Czemu, kurde, nie mogę kamery resetować? Powalone to. Żebym lepiej, kurde, widział. Ale nie, oczywiście, że nie. Dawaj! Szybko! Najpierw tego, żeby mieć najłatwiejsze z głowy. Kurde! Nie chcę, kurde, stawać po skosie! Nie, cały czas staję... prosto? Czy kurde, nie wiem. Jasnej cholery, Marian! Jeszcze raz. O, tak idealnie, tylko że za daleko. Mam to zrobić. Aj, spróbuję jeszcze raz od tamtej pochodni. No kurde, dalej nie chcę marnować czasu. O. Udało mi się! Tak to się, kurde, robi! No. I za... i kurde, tamta kamera przy tym... przy tej pochodni zamiast mi pomóc, to mi, kurde, przeszkadzała. Ale całe szczęście ja, pro player, sam swoje własne, kurde, drogi ustalam. No! Jestem happy. O, wypierdzielać ode mnie! Dziękuję, Marian, za to, że pozostałeś na tamtej platformie. Jeszcze tylko trochę. Jeszcze tylko trochę. Czemu ognisty kwiatek nie pozwala mi po lawie łazić? To jest okropne. Prawie. Bym tak spróbował. No kurde! O! Dziękuję. Jedna pochodnia zapalona. Zaraz będzie druga, mam nadzieję. Niech to. Nie rozpędzaj się! Kurde, prawie! Dawaj, snajper! Czyżby... Oh my god, udało mi się! Po raz kolejny pewnie niekonwencjonalna metoda. Przyniosło największe skutki. Moje! Uch! Gardło mnie boli. Ah! No! Ah, shit. Nie jestem zadowolony z tempa, w jakim zdobywam te gwiazdy. Może jeszcze jedno uda mi się znaleźć. Te znaki zapytania, kurde. Co z nimi?
Nie. Tamten w tej całej kuchni jest jeszcze. Zobaczę, czy go odblokowałem. Tam o. Wiem, kurde. A gdzie Lugi jest? Może on znalazł jakąś gwiazdę? A nie chce mi się tego one-upa zdobywać. Też myślę, że pewnie by mi się przydał. Dawaj! Nie, kurde. Co w takim razie mógłbym zrobić? Hym. Chyba już za bardzo raczej niczego nie zrobię takiego konkretnego. Zawsze mogę spróbować jeszcze jedną gwiazdę zdobyć. Więc spróbujmy zdobyć jeszcze jedną gwiazdę, o tu. Też nie z... Och, cholera jasna. Czekaj no! Dziękuję. Najpierw chcę zobaczyć, co tam u Luigi'ego słychać. Może gdzieś się zatkał i znowu będę musiał go uratować. No bo czemu nie? Wiem, zamknij gębę, nie stawaj mi na drodze, kiedy skaczę tam, gdzie skaczę. Ui. Kolejny, kurde, SMS do mnie przyszedł. Czego? O! Mam gwiazdę, ale teraz nie mogę wrócić. O, okej, dobra, wiem, gdzie to jest. Wydaje mi się, że wiem. Tak, rozumiem, zamknij gębę. Tędy. Tutaj było? I tak zobaczymy, jak będzie znak zapytania gdzieś. Nie. To w tej drugiej kopule było. W takim razie. Tam o. Dawno też żeśmy tam nie byli. Let's do this! Myślę, że uda mi się jeszcze tu jedną gwiazdę zdobyć bez żadnego bullshitowania. Nie. To było. O. Nie. Kurde no! Nie tu? W kuchni w takim razie. Kurde, jestem pewien, że Luigi chciał sobie kanapkę zrobić, ale się zgubił. Trzeba biedakowi, kurde, pomóc. O. Nie zderzaj się ze ścianami, Marian! To wygląda w ten sposób, jakbym ja nie potrafił to boosterować. Chyba nie potrafię. Ale trochę i potrafię. No idź! Nie ma czasu, szybko, speedrun! Stój! Nie, tutaj chyba byłem. Ale może dopiero ten się aktywuje, ta gwiazda się aktywuje dopiero po tym, jak ja ten cały mistrz ogarnę. No dawaj! Cholera, no! Jeszcze, kurde, ten cały czas zmarnuję, żeby szukać tego. Gdzie jest mapa? Na pewno nie tu. Chyba coś pomijam, tak mi się wydaje. Jeszcze jedna kopuła jest gdzieś? Nie, tylko cztery są. Odblokowane przynajmniej. Kurde! Jeszcze raz. L. No tak, to jest tam, gdzie te lasery były i tak dalej. Bug. Powinno być albo tu, albo w tamtym. Ja pierdzielę, Luigi, gdzie że się...
jasnych cholery zapuścił. Nie. Tak to kurde jest. Dawaj. No idź. No, dziękuję. Nie ma kurde czasu, Mario. Kurde było. To tu było. Chyba. Tak, to było tutaj. Czemu kurde mi ikonka ze znakiem zapytania nie ten nie wyskoczyła w takim razie? To jest dziwne. Nie, zaraz. Pójdźmy tutaj, tędy. To on tak, tam on gdzieś jest. Mam kurde nadzieję, że mimo tego, że nie widziałem tej całej gwiazdy, to jednak będzie do zebrania, bo jak nie... Bo jak nie! Poznają mój gniew. Paszliwą. Już biegnę po ciebie, Lugi. Nie martw się. Dawaj. O kurde. No. Myślałem, że nie trafię, bo mam zeza. No kurde. Skacz tam. No. Alright. Spróbujmy nie zginąć. Chyba nie będzie zbyt trudno, ile dobrze pamiętam. Patrzcie, jak zaraz zobaczycie, jak to będzie trudne. W moim wykonaniu. Raz już to zrobiłem, to czemu drugi raz nie udałoby mi się. Dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Dobra pasta. Szczęście o wartości 99. Moje. O, szkoda, że te wszystkie one-upy mi się zmarnują. Bardzo szkoduję, ale cóż zrobić. W sumie chociaż z drugiej strony, jak tak się zastanowić, to... Jako, że kurde co 3 sekundy w Marianek zwykle one-upy dostajemy, to w sumie nie aż taka wielka kurde... Nie jest taki wielki problem. Jest ludzi. Żeby był tam na dole gdzieś. Jest! Ty mały gnojku! Zaraz cię uratuję, nie martw się. Bo muszę... Tutaj dać się namierzyć. No. Ciema. A, myślałem, że tutaj zwariuję. Uratowałeś mnie wcześniej. Spróbuj mnie uratować wcześniej! Spadaj! Ja od razu jak dostałem, kurde, ten list, to do ciebie przyszedłem, a ty spróbuj mnie uratować wcześniej. Zielone. Co to znaczy? Czy to jakiś super coś? Tak, gwiazda mocy jest moja. Zaraz się przekonamy. Ha! I teraz czyja ona jest? Moja, kurde. Zabrałem ci ją sprzed nosa. Niech będzie warta z 50 gwiazd, proszę. Nie, nie jest warta 50 gwiazd. No trudno. O! Dobra.
Uratowałeś zieloną gwiazdę mocy. To te gwiazdy mają specjalną moc. Spytaj zielone lumy o nie i w końcu kiedyś się w nie zmienią. Bo te ich nie muszę karmić, nie? To jeszcze póki mam czas, tu z nimi pogadamy i będę kończył. Czym to są te zielone gwiazdy? Dziękuję za to, że mi pomogłeś. Jestem strażnikiem Galaktyk Prób. Żeby odnowić gwiezdne drzwi, musisz... potrzebujesz mocy dwóch innych takich jak ja. A, to to! Okej. Okay. Kurde, nie śpij, debilu! Wstawaj! Ach, jak zwykle tołdy pokazują, jakie są użyteczne. Czy wy tutaj robicie coś w ogóle? O! Łana! Szkoda, że już z niego nie skorzystam. Tak, znajdywanie gwiazd mocy jest ciężką robotą niż myślałem. Cięższą robotą niż myślałem. Ale jeżeli ja nie dam z siebie wszystkiego, cały świat wpadnie w pazury Władimira Putina. Okej. Okay. O, co to było? Jakiś bug? Glitch? Odkryłem coś fajnego? Już tutaj... Ty kurde elektrycznością tutaj... Ale nie, słyszę jakąś tak jakby elektryczność czy coś. Ale nieważne, no dobra, w takim razie... Myślę, że chyba będę już się z wami żegnał. Trochę taki śpiący let's play, że tak powiem. Tak więc no. Godzina 34 minut nagrywania, dobra jest. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Mam też nadzieję, że mój mikrofon teraz jest o wiele lepszy. Znaczy się, że jak nie wrzeszczy, to nie będą nikomu wybuchać uszy. Bo jak już to będą wybuchać uszy, ale o wiele mniej niż zwykle. Ponieważ no, mój mikrofon za blisko jest ust i ja mam dość donośny głos. Szczególnie jak wrzeszczy, tak więc no. No to myślę, że już będziemy powoli kończyć, tak więc jeszcze raz dzięki za to, żeście się zatrzymali. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Snajper, kurde. Tak więc widzimy się następnym razem. Cześć wszystkim.